Radio CKP.IDE. Witam Państwa serdecznie, Andrzej Leusz. W dzisiejszym programie dowiecie się o inicjatywie Ryby, Żaby i Raki czy Rupaki, Złota Dziesiątka Poezji dla Dzieci na Lekcjach Języka Polskiego, która jest realizowana w ramach programu promocji języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pozostańcie z nami. O stosowaniu poezji w nauczaniu języka polskiego oraz zaletach tego sposobu edukacji, a także o poszczególnych elementach projektu Ryby, Żaby i Raki opowiedziała jedna z pomysłodawczyń, Samanta Busiło, lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Przykarpackim z delegatury Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w rozmowie z Danutą Stefanko. Odbył się projekt, a w zasadzie jeszcze jesteśmy w trakcie realizacji projektu Ryby, Żaby, Raki czy Rupaki. Proszę przybliżyć tę inicjatywę naszym słuchaczom. Pomysł zrodził się w zasadzie w 2022 roku, gdy zaczęłam pracować z uczniami z Ukrainy. W tym roku w polskich szkołach uczyło się, pamiętam, ponad 150 tysięcy ukraińskich uczniów. Po wybuchu wielkoskalowej wojny liczba osób zainteresowanych nauką języka polskiego jako obcego wzrosła znacznie po obu stronach granicy. I wtedy nasi studenci zaczęli uczyć nie tylko w ukraińskich szkołach, ale również w polskich szkołach. Okazało się, że w morzu materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, które wykorzystują podejście komunikacyjne bardzo dobrych materiałów, bardzo dobrych podręczników nowoczesnych, brakuje jednak literatury, poezji, a tym samym elementów języka edukacji polonistycznej, która dotyczy ukraińskich uczniów w polskiej szkole. I tak zrodził się pomysł, żeby pokazać sposoby wykorzystania poezji na zajęciach z języka polskiego jako obcego czy odziedziczonego. Już wtedy, pracując właśnie z dziećmi z Ukrainy w polskiej szkole, tworzyłam materiały, które w zasadzie stanowią zrąb publikacji Ryby, Żaby, Raki. Publikacji, która powstała w ramach tego projektu. Do współpracy zaprosiłam zespół profesora Agaty Roćko z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w tym nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy, a także panią Martę Koperską, skierowaną przez ORPEK do pracy w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. I dzięki finansowaniu NAWA, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, udało nam się zrealizować taki już bardziej rozbudowany program promocji języka i literatury. Udało nam się właśnie opracować materiały dydaktyczne, zorganizować szkolenia dla nauczycieli, wykładowców i studentów ze sposobów wykorzystania poezji na zajęciach z języka polskiego jako obcego i odbył się także konkurs na najlepszy scenariusz lekcji, a w zasadzie dwa konkursy dla studentów i dla wykładowców czy nauczycieli. Już wspomniała Pani pokrótce o odbiorcach tego projektu. Byli to studenci i wykładowcy właśnie. Jakie działania konkretnie były do nich skierowane, też jakie efekty tego? Więc zaplanowaliśmy szkolenia, takie szkolenia glottodydaktyczne, metodyczne, w jaki sposób można wykorzystywać poezję na zajęciach z języka polskiego jako obcego. I te szkolenia skierowaliśmy do grupy studentów polonistyk, którzy właśnie w przyszłości będą pracować z uczniami cudzoziemskimi czy z uczniami, którzy uczą się języka polskiego jako tego drugiego odziedziczonego. I drugie szkolenie już skierowane było do grupy nauczycieli i wykładowców. Muszę powiedzieć, że na te szkolenia zarejestrowało się ponad 100 osób. Byli to nauczyciele z Kijowa, Tarnopola, Charkowa, Mikołajowa, z Łódzka, z Odessy, z Czernichowa, Kramatorska, z Krzywego Rogu, z Drohobycza, z Żytomierza, ponad 30 miast, w tym też miasta z Polski, nauczyciele z Polski i mieliśmy też gości nawet z Wielkiej Brytanii, z Londynu i z Nottingham. Jeśli chodzi o szkolenie dla studentów, to byli to przede wszystkim studenci z naszego uniwersytetu, ale też z zaprzyjaźnionych uniwersytetów w Mikołajowie, Charkowie czy we Lwowie. Jeżeli chodzi o konkurs, jak uczestnicy poradzili sobie z napisaniem własnych scenariuszy? Muszę przyznać, że
no już nie było tak licznej grupy chętnych, którzy się zgłosili do konkursu czy przedstawili swoje prace, ale to też byli i nauczyciele, i studenci, czy nauczyciele właśnie z kilkunastu ośrodków, wybrali wiersze, bo oczywiście warunkiem tutaj zgłoszenia takiej pracy było wykorzystanie jakiegoś utworu polskiego poety czy poetki. I wykorzystane zostały utwory Szymborskiej, Gałczyńskiego, Brzechwy, Tuwima, Konopnickiej, między innymi. Wygrał scenariusz zajęć w klasach starszych pani Oksany Tokarenko, ułożony z myślą o pracy z wierszem Szymborskiej, jeśli chodzi o kategorie dla tych scenariuszy czy tego konkursu dla nauczyciela, czyli to był najlepszy scenariusz mistrza, a jeśli chodzi o najlepszy scenariusz adepta, to tutaj wygrał scenariusz pani Marii Łasiuk, która zaplanowała lekcję na taki poziom początkujący pod tytułem W co się ubrać i wykorzystała wiersz pani Bożeny Formy. A drugie miejsce zajęła pani Ira Fyłypczenko z wierszem Tuwima, czy ze scenariuszem do wiersza Tuwima. Warto też dodać, że na drugim miejscu w kategorii najlepszego scenariusza mistrza był scenariusz pani Natalii Łobas z Tarnopola z wierszem Leń Brzechwy. Więc takie byłyby wybory uczestników. Naprawdę te scenariusze są bardzo profesjonalne i takie gotowe do wydrukowania i do użycia. Można je pobrać na stronach projektowych. Link do tej strony i do prac laureatów znajdą Państwo czy na Facebooku, na stronie polonistyki, polonistyka.pnu Uniwersytetu Przykarpackiego, czy na stronach Instytutu Badań Literackich, na stronie projektowej Ryby, Żaby, Raki. Właśnie wspomniała Pani, że zainteresowanie językiem polskim mocno wzrosło po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, szczególnie właśnie wśród młodzieży, która zamierza wyjechać na studia do Polski, ale też wśród osób, które rozpatrują Polskę jako miejsce, gdzie mogłyby się osiedlić właśnie w okresie trwania tej wojny. Wydaje mi się, że spowodowało też wzrost, można powiedzieć, takiej swoistej konkurencji między wykładowcami i nauczycielami języka polskiego, jeżeli chodzi o jakieś zajęcia prywatne czy szkoły prywatne. I właśnie wydaje mi się, że korzystanie z poezji czy stosowanie poezji w nauczaniu języka polskiego może być taką nowostką i czymś przyciągającym dla uczniów. W ogóle na ile to jest popularna metoda? Na pewno jest tak, że poezja stwarza wiele możliwości dydaktycznych, bo przecież jest to fantastyczny materiał, jeśli chodzi o dyskusję na temat kultury, nie tylko na temat literatury czy danych tematów, których utwór dotyczy, prawda? Czyli to jest to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do interpretacji wiersza i rozmowy dotyczącej kontekstu też, który wprowadza utwór. Ale literatura i poezja, poezja szczególnie, przecież poezja śpiewana, mamy dużo wersji muzycznych adaptacji wielu utworów, też poezji dziecięcej, może właśnie posłużyć jako pretekst do nauki konkretnych tematów leksykalnych czy gramatycznych. Wielu z naszych studentów właśnie poszło takim tropem pretekstu. A więc jeśli chcę uczyć tematu zwierząt, to wybieram utwór na przykład na Wyspach Bergamota. Albo tak jak wspomniana studentka wybrała utwór W co się ubrać, gdy uczy nazw ubrań. To jest taki sposób właśnie najbliższy dzisiejszej koncepcji glottodydaktyki, a więc gdy uczymy języka obcego, to uczymy komunikacji, uczymy słuchania, mówienia, czytania, pisania, działania w języku, ale też uczymy struktur językowych, czyli leksyki i gramatyki. I wiersz może być takim pretekstem do prezentacji tych struktur, a potem do działań w języku. Ale wiersze rozwijają wyobraźnię, rozwijają wrażliwość ucznia, więc wiersze wprowadzają nas w kontekst historii, kultury. I to jest taka wartość, której nie znajdziemy w takich klasycznych dialogach zamieszczonych w podręcznikach do języka polskiego, w restauracji, na przerwie, w kinie, tak? Dlatego gdzieś w ostatnim czasie być może źle rozumiana metoda, czy
podejścia komunikacyjnego, zadaniowego stosowanego w edukacji sprawiła, że trochę zapomnieliśmy o poezji, wyrzuciliśmy ją z podręczników, a warto do niej zwracać i ten projekt pokazuje, w jaki sposób można tę poezję wykorzystać. Tutaj jeszcze chciałam dodać, bo padło pytanie o to, co powstało właśnie w ramach tego naszego projektu. Wspomniałam, że zostały opracowane materiały dydaktyczne i te materiały właśnie też są do pobrania na stronie projektu, o której wspomniałam. Te materiały to jest 10 scenariuszy zajęć opracowanych do 10 wierszy polskich poetów. Znajdziemy tam utwory Brzechwy, Tuwima, Chotomskiej, ale także trudniejsze w realizacji na zajęciach z języka polskiego jako obcego utwory właśnie Mickiewicza czy Różewicza. Są to scenariusze przewidziane jako materiały uzupełniające, więc może po nie sięgnąć zarówno nauczyciel na takich początkujących etapach biegłości językowej swoich uczniów, czyli A1, A2, jak również już pracować z nimi, z uczniami, którzy mówią lepiej, rozumieją język lepiej na poziomie B1 czy B2 i też można pracować w różnych grupach wiekowych. W spisie treści znajdą Państwo przewodnik czy takie informacje właśnie, jaki to jest poziom, jaka klasa, w której można z danym scenariuszem pracować. I oprócz właśnie tych scenariuszy, takiego planu zajęć, nauczyciel znajdzie kartę pracy dla ucznia, piękne, kolorowe karty pracy z ilustracjami Aleksandry Majewskiej, gry i zabawy dydaktyczne, linki do interaktywnych zadań, do filmów i do piosenek. Dlatego bardzo zapraszamy do pobierania i korzystania i mamy nadzieję, że urozmaici to zajęcia, bo to nie jest główny podręcznik, ale właśnie taka wisienka na torcie, coś dodatkowego. Właśnie w kontekście poezji i nauczania języka polskiego, ale w zasadzie też dowolnego innego języka, najlepiej język można poznać, zrozumieć, poznając też kulturę i jakieś, nie wiem, tradycje, ale też wartości pewnego narodu i pewnie takim dodatkowym walorem poezji, korzystania z poezji jest właśnie to, że czytając podczas zajęć polskiego różne wiersze, uczniowie mogą poznać jakieś pewne karty historii narodu polskiego, państwa polskiego, czy też właśnie jakieś wartości i ideały tego narodu. To wszystko prawda, co pani mówi. I ważne, żeby nauczyciele dziś o tym pamiętali. Ja bym jeszcze poszła krok dalej. To nie jest tylko możliwość poznania, właśnie wprowadzenia uczniów w ten kontekst kultury, wartości, właśnie nie tylko na poziomie wydarzeń historycznych czy tradycji, ale również na poziomie wartości, a także jest to fantastyczny pretekst czy punkt wyjścia do takiego dialogu i do takiej refleksji o własnej kulturze, a jak to jest w twojej kulturze. I tu można, odwołując się do doświadczeń naszych uczniów, do ich wartości, do tego, jak oni przeżywają to, co jest opisane w utworze, prawda? Jak oni patrzą na świat, na rzeczywistość opisaną w utworze, pozwala uczniom odkrywać też siebie i swoją kulturę i wprowadza fantastyczny dialog międzykulturowy i kształtuje w nas wrażliwość międzykulturową i rozwija w nas, w naszych uczniach, taką wrażliwość i takie kompetencje międzykulturowe. Dzięki temu też my właśnie postrzegamy, jak można przeczytać ten utwór oczami naszych uczniów, jak oni to rozumieją. I to są takie niepowtarzalne zajęcia, nieszablonowe, każde inne. Myślę, że tutaj słuchacze się zgodzą, że taka inicjatywa wymaga po prostu kontynuacji. Czy są planowane kolejne edycje tego projektu? Wszystkiego zdradzać nie chcę, trochę żeby nie zapeszyć. Mamy w tym zespole pewne pomysły na kontynuację. Na pewno chciałabym, żeby te nasze spotkania polonistów z Ukrainy, pochylone nad literaturą i nad poezją, a może szerzej nad kulturą i tekstami kultury, w przyszłym roku też się odbyły i już dziś zachęcamy Państwa do tworzenia własnych scenariuszy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda nam się zorganizować drugą edycję takiego konkursu i że też będziemy publikować Państwa prace, prace laureatów na stronie projektowej. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że uda się tę inicjatywę kontynuować, dlatego że po pierwsze jest to super inicjatywa, która daje narzędzia młodym nauczycielom, ale też
właśnie już doświadczonym nauczycielom pomaga z innej perspektywy spojrzeć na nauczanie, ale jest też dla nich zachętą i motywacją do rozwoju. Dziękuję bardzo. Na pewno będziemy informować. Jeśli cokolwiek jeszcze uda się opracować, opublikować, to będziemy dzielić się tymi naszymi małymi osiągnięciami czy owocami wspólnej pracy. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za ten pomysł i za pracę. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Radio CKP IDE. Jak widzimy, nauka języków obcych niekoniecznie musi być nudna i szablonowa. A na pewno warto, gdyż znajomość języków otwiera przed nami świat. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.